Nelly Rokita już od wielu lat nie uczestniczy w głównym nurcie polskiej polityki. Niedawno jednak postanowiła wypowiedzieć się. W sprawie niezwykle istotnej w obecnym dyskursie. Dawna posłanka postanowiła udzielić Jarosławowi Kaczyńskiemu porady zdrowotnej. Nelly Rokita z pierwszych stron gazet zniknęła już w 2011 roku. Kiedy doświadczyła porażki w wyborach parlamentarnych. Startowała wówczas z list PiS do Senatu. Nie uzyskała mandatu i odeszła w cień. Jej działalność polityczna nie zawsze jednak wyglądała w ten sposób. W połowie września 2007 roku została mianowana doradczynią do spraw kobiet prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Funkcję tę pełniła niedługo, bo do 8 listopada. Wcześniej też ogłosiła swój start w wyborach do Sejmu z list PiS. Uzyskała mandat, który sprawowała do 2011 roku. Po długim okresie niemalże niebytu w mediach udzieliła wypowiedzi Superekspresowi. W której odniosła się do stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Dawna posłanka podzieliła się z prezesem sposobami, dzięki którym utrzymuje się przy zdrowiu pomimo walki z nowotworem. Nelly Rokita radzi Kaczyńskiemu. Na początku maja Jarosław Kaczyński został przyjęty. Do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy. Szaserów w Warszawie w celu przejścia operacji kolana. Prezes PiS na dolegliwości w stawie cierpiał od niemal roku. Lider Zjednoczonej Prawicy długo zwlekał z poddaniem się leczeniu. Ostatecznie jednak ból stał się nie do zniesienia. Jak się okazało, sprawa była dużo poważniejsza, niż początkowo sądzono. Z przewidywanych 2 tygodni na szpitalnym łóżku zrobiło się 40 dni. W końcu Kaczyński przeszedł zabieg i dziś może poruszać się bez kule. A nawet jechać na wycieczkę w góry. Dawna posłanka jego partii postanowiła przekazać mu kilka zdrowotnych rad. Praktykuję i lubię jogę, akupresurę, akupunkturę, medytację. Zauważyłam, że jeśli kogoś boli jakaś część ciała, to trzeba przenieść ból na inną. Przykładowo, boli nas ręka, to trzeba mocno ścisnąć nogę.
tak żeby to odczuć, powiedział Nelly Rokita. Nelly Rokita choruje na raka. Żona posła na Sejm w latach 1989-2007 już. Od dłuższego czasu zmaga się z nowotworem dróg krodnych. Dawna polityk nie daje się jednak chorobie i z optymizmem walczy z nią. Obecnie zajmuje się nauczaniem dzieci języka angielskiego. Nowotwór to jest choroba psychiczna. Ja uważam, że w życiu ważne jest, by być zadowolonym, szczęśliwym. A szczęśliwym możesz być wtedy, kiedy jesz to, co lubisz, jesz to świadomie. Czytasz, co lubisz i czytasz świadomie, oglądasz obrazy, słuchasz muzyki świadomie. To, co lubisz, ale wiesz, co lubisz. Do tego trzeba dochodzić. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wiem, co chcę zobaczyć. Lubię podróże, lubię ludzi, języki. Ja wszystko lubię. Ja lubię żyć, powiedziała w zeszłorocznej rozmowie z mediami.